Gungrave Gore. Nie ukrywam, że pierwszy raz o tym tytule usłyszałem dopiero, gdy pojawiło się pytanie od wydawcy, czy chcę kod do tej gry, aby móc ją sobie przetestować. Zobaczyłem zwiastuny i pomyślałem, niech będzie, może być ciekawie. Jak ja się niezwykle mocno cieszę, że się zgodziłem. Są gry, które nie przyciągają niczym, a są i takie, które przyciągają wszystkim. Tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Nie idealnie, ale do tego przejdziemy za chwilę. Zanim jednak przejdziemy do omawiania tytułu, informuję, że mimo iż dostałem kod od wydawcy, opinia o tytule jest moja. Mogę powiedzieć nawet, że najmojsza. Co gdyby połączyć Sirius Sama, Duma i inne strzelanki z Bajonettą czy inną personą? No, pewnie mielibyśmy niezłą sieczkę po brzegi wypełnioną krwią na ekranie. No i właśnie to dostajemy w tym tytule. Dla tych, którzy nie słyszeli nigdy wcześniej o tytule tak samo jak ja, jest to naprawdę miłe zaskoczenie. Wcielamy się tutaj w Grave. Nie wiem, kim jest ten gość, ale jakby na mnie taki szedł, to na pewno bym spierdalał. I to szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dwie krótkie bronie, czarny strój i to wielkie coś przyczepione łańcuchami do jego bicepsów absolutnie nie pasują do wyglądu jego twarzy. I właśnie to jest w tym wszystkim takie straszne. Nie dostajemy bowiem wielkiego gościa z kwadratową szczęką, a zwykłego, drobnego chłopaczka, który w serialach anime pewnie byłby obiektem wyśmiewania w szkole. Grave jednak wie, czego chce. Chce osiągnąć swój cel i nic, ani nikt nie stanie mu na drodze. Już w pierwszej scenie przyleciał w wielkiej kuli ognia niczym smoczy wojownik w Kung Fu Panda. Z tym, że on nie zemdlał, a w trakcie lądowania skręcił kark jednemu ze stojących na jego drodze ludzi. Nie czekając chwili dłużej, wyciąga bronię i zaczyna rzeź. Podoba się wejście? No to reszta tego, co mam do powiedzenia, spodobać się jeszcze bardziej. Ta postać, bronie i to, co on tam dźwiga na plecach, to część naszej rozgrywki. Spora część nawet. Grave to bowiem główna postać Gungrave Gore. Sterujemy właśnie nim i za pomocą wszelkich bardziej lub mniej możliwych zdolności przebijamy się przez narastające, niezliczone fale wrogów. Jak można się domyślić, po tytule właśnie towarzyszy nam przy tym cała masa latających kończyn, krwi i sadystycznej satysfakcji, czyli właśnie gore. Nie jest to jednak coś w stylu Hatred czy Postala. Jest to coś zupełnie innego i przegiętego na każdy możliwy sposób. Za pomocą broni możemy oczywiście atakować naszych wrogów, zarówno naszymi pistoletami, jak i tym, co tam zwisa nam przy dupie. Dla ułatwienia w dalszej części materiału nazywajmy to trumną. Odniesiemy się dzięki temu do tytułu, a w sumie całkiem to trumnę przypomina. No, ale okej. O ile walka pistoletami wydaje się być dość oczywista, to jak naparzać trumną? I to jeszcze taką przypiętą do bicepsów i wiszącą za plecami. Odpowiedź jest prostsza niż może się wydawać. Wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk. W takim przypadku nasza postać zamachnie się tą trumną. Może nawet wykonać nią kombosa, co wygląda dosyć... ciekawie. Jednak najbardziej przydaje się ona do odbijania pocisków. Niezwykłych kul, bo one nic nam nie robią. Mówię tu o rakietach, które po zetknięciu się z trumną poszybują bezpośrednio do wroga, który wysłał je najpierw w naszą stronę. Mówiłem, że niektóre rzeczy będą w miarę wykonalne, a inne raczej nie za bardzo. Niemniej jednak poza tymi zwykłymi atakami dostępne są także inne, specjalne ataki. Aby je wykonać, należy wykonać odpowiednie czynności. Na przykład, aby strzelać nieprzerwanym strumieniem kul, trzeba stanąć w miejscu, a nasza postać automatycznie wykona animację rozpoczynającą ten atak specjalny. Zadajemy dzięki temu większe obrażenia, ale tym samym my również jesteśmy podatni na ataki. Jeśli chcemy uniknąć obrażeń, wystarczy wykonać unik i tyle. I wszystko jasne. W trakcie uniku jednak również możemy wystrzelić kulę czy dwie w stronę przeciwnika. Gdy naładujemy jednak pasek adrenaliny, wściekłości czy jak to tam twórcy nazywają, możemy wykonać jedną ze specjalnych umiejętności. Czy to posłać z buta ogromny pocisk w stronę przeciwników, czy też odpalić tryb berserkera niczym pewien łysy, wściekły spartiata. Walimy wtedy w przeciwników czym się da, nie patrząc na ich ataki czy ruchy specjalne. Nawalamy wszystkim, co fabryka dała, a jak można się domyślać po gościu, którym gramy, jest tego całkiem sporo. Poza zwykłymi przeciwnikami spotykamy również bossów. Nie stanowią oni jednak większego wyzwania. Przez cały swój czas w grze nie zdarzyło mi się umrzeć nawet raz. Mało tego, na końcu każdego z poziomów mamy ocenę, na którą składają się nasze akcje, różnorodność wykonywanych ruchów oraz ilość zdrowia, którą straciliśmy. Poza zwykłym paskiem z żywotnością mamy także pasek tarczy. Jak łatwo się zatem domyślić, pierwsze obrażenia, jakie przyjmujemy, pochłania właśnie ta warstwa ochronna. Jakby tego było mało, ona się odnawia, czyli
za każdym razem, kiedy oberwiemy, tracimy trochę z paska tarczy, a co za tym idzie, możemy łatwo ukończyć poziom z oceną S za nasz poziom zdrowia. Ułatwia to grę i sprawia, że zamiast martwić się o to, ile zdrowia straciliśmy, myślimy raczej o tym, jak przyjemnie jest siekać naszych wrogów i oglądać rozbryzgi krwi na ekranie. Głównie na tym właśnie się ten tytuł opiera. Na ogromnej, niekończącej się wręcz sieczce z wrogów. Będzie to idealna gra dla tych, którzy lubią być prowadzeni za rączkę. Nie uświadczymy tutaj bowiem otwartego świata. W Gungrave Gore nawalamy do przeciwników w małych, ciasnych, zamkniętych przestrzeniach, które jeszcze bardziej podsycają ogień wylatujący z luf naszych broni. Niestety nie wyglądają one najlepiej. Nie lokacje są tutaj bowiem trzonem rozgrywki, a właśnie ścieczka, która odbywa się na ekranie. Z tym, że mogłoby być ładniej. Przeciwnicy są jacyś tacy pozbawieni charakteru. Teraz, kiedy próbuję sobie ich przypomnieć, uświadomiłem sobie, że nie pamiętam nawet, czy mają twarze. Ja rozumiem, że jest to zwykłe mięso, które mamy niszczyć ku swojej uciesze, ale wolałbym, żeby to mięso było trochę lepiej przyprawione. To znaczy, dopracowane. Nie zaszkodziłoby, gdyby przeciwnicy chociaż raz na jakiś czas rzucali się w oko. Zrozumiałbym to jeszcze, gdyby twórcy postawili na naprawdę prostą grafikę. Nikt przecież nie narzeka na prosty model postaci w Superhot, tylko że tam wszystko tak wygląda. Cały świat jest prosty, pozbawiony detali i zostawia dużo wyobraźni. Tutaj jednak jest inaczej. Twórcy postanowili pokazać nam ten świat tak, jak oni sami go widzą. Szkoda, że jest taki niemy i nie przyciąga wzroku. Być może jednak, gdyby było inaczej, sianie zamętu nie byłoby aż tak przyjemne. Ciężko stwierdzić. Pogadajmy jeszcze chwilę o udźwiękowieniu. Nie zapada ono w pamięć. Całkiem nieźle komponuje się z tytułem, uwypuklając nawalankę, strzelanie i używanie umiejętności, ale to w sumie tyle. Jednak uważam, że angielski dubbing nie jest najlepszym, co ten tytuł mogło spotkać. Nie mówię, że jest zły, jednak Gungrave Gore ma również opcję koreańskiego dubbingu i wydaje mi się, że właśnie ten język może zwiększać imersję i pasować do tego tytułu najbardziej. Czy warto zatem przetestować omawiany dziś nietypowy tytuł? Gungrave Gore na pewno jest czymś, czego nie każdy się spodziewał. Ja dowiedziałem się o tytule, gdy dostałem klucz od wydawcy. Jednak nie miał on wpływu na moją ocenę o tej grze. W tytule wcielamy się w dziwnego gościa z pistoletami i jakąś trumną przyczepioną do bicepsów. Przemierzamy ciasne, nie zapadające w pamięć korytarze, robiąc sieczkę z wrogów. Nie uświadczymy głębokiej fabuły, niezwykłej ścieżki dźwiękowej ani pięknej grafiki. Jednak tytuł zdecydowanie coś w sobie ma. Pomysł na tego typu rozróbę jest dobrze wykonany, a mechaniki zaskakująco przyjemne. Nie oczekując po tytule niczego, bawiłem się dobrze, ale nie sądzę, abym mógł do niego wrócić. Znudziło mnie to latanie po korytarzach, ale domyślam się, że wielu osobom gra może przypaść do gustu. Jak długo należy patrzeć na teściową jednym okiem? Tak długo, aż się muszka ze szczerbinką zgra.